Pana z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby ukazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Oto słowo Pańskie. Kochani, Środa Popielcowa jest tym dniem, kiedy rozpoczynamy czas Wielkiego Postu, czas pokuty. Ale jest to przede wszystkim czas, w którym dobry Bóg pragnie wyprostować nasze ścieżki. I mimo że prostowanie ścieżek czasami jest nieprzyjemne, trudne i tak naprawdę nie za bardzo tego chcemy, prostowanie ścieżek ma zawsze prowadzić nas ku Panu Bogu. Prostowanie ścieżek ma zawsze ukazać nam, że coś w naszym życiu może się polepszyć. Jak polepszyć, pytamy. Co w moim życiu może ulec zmianie, aby było lepsze? Ano to, co bardziej się Panu Bogu podoba. I tu, kochani, chyba bardzo ważna rzecz na początku tego Wielkiego Postu, to odkrycie, może tak na nowo, że najważniejszym w moim życiu jest Bóg. O tym dzisiejsza Ewangelia, o tym czytania, o tym cała nasza dzisiejsza liturgia. Wszystko do Boga i dla Boga. Wszystko, co przynosimy z naszego życia, zanosimy do Pana Boga. A cóż możemy tam zanieść? Ano, piękne sprawy w naszym życiu, za które chcemy Bogu podziękować. I tu pierwsza rzecz w Wielkim Poście. Jest to czas, w którym jesteśmy szczególnie zaproszeni, aby Bogu dziękować. Uświadomić sobie już dziś, w Środę Popielcową, że nic w moim życiu nie jest oczywiste. Że wszystko, co mam, pochodzi od Niego. I wszystko, co mam, być początkiem mojego dziękczynienia.
Jeżeli w moim życiu pojawi się więcej dziękczynienia, otwartości serca na to, co Bóg mi daje, to już jest pierwszy krok do wielkiej zmiany w moim życiu. Człowiek, który dziękuje, nie bierze pełnymi garściami, bo mu się należy, ale wie, co otrzymuje i umie również poprosić. Druga sprawa. Rozpoczynamy czas, który zaprasza nas do pewnych postanowień. Robiliśmy to już zawsze w Wielkim Poście. Coś sobie odmawialiśmy, coś sobie postanawialiśmy. Uczynimy zapewne tak samo i w tym roku. Ale Ewangelia ukazuje nam, o co w tym wszystkim chodzi. Przecież nie po to, żeby sobie coś tam odmówić ze względu na kalorie, bo to dieta. Czasami bardzo cenna i dobra. Ale dieta nie jest czymś, co zaprowadzi mnie do Pana Boga. Jest tylko narzędziem. Czasami postanawiamy sobie, że będziemy czynili coś dobrego. I dobrze. Ale to wszystko jest narzędziem, które ma mnie prowadzić do Pana Boga. Jeszcze raz, wszystko do Niego i dla Niego. A zatem mój post, a zatem moja modlitwa, a zatem moja jałmużna, czyli wsparcie potrzebujących. Wszystko ze względu na Boga, a więc nie na pokaz. Kochani, nauczyliśmy się, że wiele rzeczy czynimy, bo drugi człowiek widzi. Czasami tak patrzymy. Żyjemy w takiej kulturze, że człowiek oczekuje akceptacji, chociażby jakiegoś lajka na Facebooku. Już nas to cieszy, że ktoś zrobił kciuk do góry. A w Wielkim Poście nie chodzi o lajki od ludzi. W Wielkim Poście chodzi o to, aby przybliżyć się, tak, do Niego, do Pana Boga. I zobaczcie, jeżeli tak chcemy przeżyć ten czas, 40 świętych dni, to będzie to czas błogosławieństwa. To będzie to czas prostowania pewnych trudnych rzeczy w moim życiu. Być może po raz kolejny. I być może wiem, że wiele razy mi się nie udało. Ale największym zwycięstwem złego w moim życiu jest, jeżeli nie podejmuję nowej próby. A największym zwycięstwem łaski Bożej w moim życiu jest, jeżeli powstaję z moich grzechów, z moich nałogów, z moich upadków. I po raz kolejny, kochani, nie powstaniesz, jeżeli nie zaniesiesz tego do Niego. Do Boga Twojego. Jeżeli nie odkryjesz, że wszystko to, co robisz, robisz ze względu na Niego. Wielki Post to czas szczególnego odkrywania mojej relacji z Panem Bogiem. Relacja znaczy, że tam są dwie osoby. Ja i ta druga osoba. A więc po raz kolejny wszystko do Niego. Dla Niego, do Boga. Wtedy wiem, na kogo spoglądać, do kogo pójść. I wtedy, moi drodzy, nawet jeżeli pewne moje postanowienia, które sobie dzisiaj czynię, polegną, kiedy mi znowu coś nie wyjdzie, ja wiem, że ja się nie koncentruję na sobie, rozpatrując, że znowu mi się nie udało. Ale oddaję to Panu Bogu i idę dalej. I idę dalej, wiedząc, że wszystko, co w Wielkim Poście czynię, czynię nie po to, aby się ludziom podobać. Nie po to, żeby stwierdzić, ja już jestem ktoś. Nie jem słodyczy, nie palę papierosów, nie piję alkoholu, nie robię tego, nie robię tamtego. Nie o to chodzi, żeby się umocnić, że ja jestem taki gość, bo ja jestem słaby i grzeszny.
Ale kiedy spojrzę z mojej słabości i grzeszności na Niego, kiedy zaniosę tą słabość i grzeszność do Niego, do Jezusa, o tyle jestem mocniejszy. Albowiem Pan poucza nas dziś szczególnie przez usta świętego Pawła, że moc w słabości się doskonali. Wszystko, cokolwiek czynimy, czyńmy ze względu na Jezusa. I prośmy Pana Jezusa, aby otwierał nam serca na swoją obecność. A wtedy, kochani, Wielki Post będzie czasem wielkiej łaski, czasem upragnionym, czasem zbawienia.